witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Darek Owen. F1 Kooperacja. Niczaki mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Dzisiaj przed wami rajdowe wtorki właśnie na moim kanale. PS3, Liga F1 Classic Series, Liga PRL. Nie ciągnij mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Najlepszy na świecie symulator Eurotrack. Zapraszam. F1 bez cenzury. Polska Liga. Pomykam. Nie ciągnij mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Darek Owen. Dzisiaj przed wami ETS 2. Właśnie jesteśmy, słuchajcie, już w odcinku 16 z tej serii. No i oczywiście to jest kontynuacja, słuchajcie, naszej przygody. Oczywiście jak to u nas, słuchajcie, bywa, nie obyło się oczywiście bez kłopotów. Cóż to było takiego? Witaj szefie, więcej firm chce zatrudnić się do przewożenia specjalnych ładunków. Tak samo jak ostatnim razem, nie będzie łatwo i będzie wymagało pewnych umiejętności, cierpliwości, współpracy z eskortującymi pojazdami i dużej ostrożności. Ale wydaje mi się, że wciąż masz wszystko. Mam rację? Nie zapomnij, za te ładunki jest większy zarobek. No dobra, czyli tak, w Bratysława. Dobrze, no to będziemy się oczywiście, słuchajcie, nad tym zastanawiać. Natomiast, no oczywiście, słuchajcie, mimo tego, że mieliśmy save'y, oczywiście tepnęło nas znowu po jakiejś tam aktualizacji, po wywaleniu, po sprawdzeniu spójności plików. Wywaliło mnie znowu, słuchajcie, do Poznania, więc niestety musiałem wydać 900 euraczków z naszego firmowego konta, żeby dostać się, słuchajcie, do Onas Bruku, czyli tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. No i lecimy dalej, zobaczymy, słuchajcie, co tutaj tak naprawdę będzie, co jeszcze ewentualnie możemy tutaj przewieźć. No i oczywiście będziemy, słuchajcie, uderzali w kierunku, dobra, gdzie te światła? Dobra, światełka są. Dobra, gdzie my jesteśmy? Zobaczmy. Moment. No, bo my jedziemy cały czas. Dobra, i co? Nie mogę się teraz, słuchajcie, przełączyć. Dobra. Zmęczenie. No, tu jest wielki znak zapytania. No, niby powinniśmy tutaj być wypoczęci. No nic, dobra, słuchajcie, lecimy szukać tutaj jakiejś firmy. Zobaczmy, dobra, uderzymy chyba w prawo. Dobra,
Dobra, nie mamy przyczepki, więc powinno być w miarę łagodnie. Dobra, tutaj chyba musimy odbić, no i będziemy szukać, słuchajcie, jakiejś firmy, z której oczywiście będziemy mogli zabrać ładunek. Troszeczkę się porozglądamy, słuchajcie, bo dawno już troszeczkę upłynęło dni, gdzie jechaliśmy ostatnio, więc no, musimy się troszeczkę tutaj porozglądać na początek, zobaczyć. Dobra, tutaj mamy dom, jakiś hotel. Dobra, pierwsza firma taka to jest chyba przed nami tutaj gdzieś. Dobra, chyba tutaj możemy odbijać. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, co tutaj mamy za ładunek. Dobra, otwórzmy to. Rynek przesyłek, zobaczmy. Dobra, czyli tak, mamy Hamburg. No i to jest chyba to, słuchajcie, na co czekaliśmy. Przy okazji, no, nasza ulubiona cysterna. Nie ma się co zastanawiać. Słuchajcie, jechaliśmy na Holandię. Ruszajmy. Więc do tej Holandii, słuchajcie, ruszamy. Nie ma nad czym się zastanawiać. Do dzieła. Okej. Przyczepka jest, dobra, możemy frunąć, słuchajcie, na tą Holandię w końcu, bo przecież już tyle czekaliśmy, no i trudno, słuchajcie, naprawdę musiałem niestety poświęcić, no można powiedzieć, że porządny zarobek. Skręć w prawo. Ajajaj, tu jest jednopasmówka. No, żebym ja się wyrobił tutaj bez problemu. Skręć w prawo. Dobra, nic nie zahaczone na szczęście, dobra. No i co? Lecimy, słuchajcie. Mamy już taką... Ależ tutaj zmontowałem ten znak. No, słuchajcie, widać, że dawno nie jeździłem. Przygotuj się do skrętu w lewo. No cóż, mam nadzieję, że za dużo nam za tą przygodę nie potrącą, słuchajcie. Dobra, 56 tysięcy w tej chwili na koncie naszym, na naszej firmówce. No, zobaczymy, jak tam oczywiście nasze dwa orły, które jeżdżą też gdzieś tam po kraju. My jeszcze naprawdę, no, przynajmniej, słuchajcie, z 5 odcinków upłynie, jak nie lepiej, kiedy faktycznie będziemy mogli zatrudnić kolejnych kierowców, przynajmniej kolejnego kierowcę, może tak. Bo to niestety pakiet, słuchajcie, jest dosyć wymagający. Wiemy, że tam, no, tak naprawdę, słuchajcie, około 100 tysięcy trzeba szykować. Wszystko też zależy oczywiście od tego, jakie auto wybierzemy. No i dobra, zobaczmy, słuchajcie, no 200 kilometrów do zrobienia. Na razie próbujemy wyjechać tutaj z tej mieścinki. No, cały czas Germany. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Dobra, i tutaj będziemy odbijali. Skręć w lewo. Dobra, no i pytanie, ale nie, no dobra, jeszcze nikt tam nie jedzie z naprzeciwka, więc powinniśmy dać radę. Dobra, troszkę jest ciemno, więc słuchajcie, kompletnie nie widzę tyłu swojego auta, nie widzę tej przyczepki. Dobra, ile tu jest tu? Już tutaj możemy się troszeczkę mocniej rozpędzać. No i dobra, może wreszcie, słuchajcie, uda nam się dotrzeć na Holandię.
No, widziałem dzisiaj mapkę, słuchajcie, którą musimy zrobić, więc no, słuchajcie, tam jest w tej chwili chyba 4,6% dopiero odkrytej mapy świata. A jeszcze oczywiście przy założeniach mamy wykup DLC-ków. No więc naprawdę, słuchajcie, szykuje się zacna tutaj rozgrywka, długotrwała, można powiedzieć. No, miejmy nadzieję, że do tego czasu już troszeczkę mocniej tą naszą firmę, słuchajcie, rozkręcimy. Dobra, no tutaj zdążyłem się już mocniej rozpędzić. Na razie brak komunikatów ze strony naszych dwóch kierowców. Ciekawy jestem, no, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ich jazdę i o ich zarobki dzisiaj. No, troszeczkę niestety, ale musiałem z tej kasy wydać. Szkoda, że tak jest, ale to już mówię, to nie jest pierwszy raz. Tak naprawdę znowu byśmy startowali, słuchajcie, z Poznania. Czasami to jest dobre, no jak gdzieś tam, nie wiem, jesteśmy daleko, czy już mamy tak naprawdę przejechaną mapę, no to okej. Może nas stepać do początku, no ale w takim przypadku, słuchajcie, no to naprawdę nie jest nic fajnego, kiedy zaczynamy jeszcze raz tak naprawdę od miejsca, gdzie dawno, dawno już zaczynaliśmy. Gdzieś tam, słuchajcie, zależy mi, żeby tą mapkę po kolei przejeżdżać. Takie będą nasze cele, czyli po każdym teraz przejeździe będziemy sobie patrzyli, jak to wygląda. No, droga fajna, słuchajcie, naprawdę można mocno cisnąć. 137 km jeszcze. Dobra, zwolnimy troszeczkę, bo naprawdę za dużo już dzisiaj tak wydane. Dobrze by było, żebyśmy już tutaj więcej nie dostawali. No i za chwileczkę będziemy odbijać, słuchajcie. Mam nadzieję, że ta droga, w którą właśnie będziemy skręcali, no też pozwoli nam w miarę z tą prędkością jechać taką w miarę przyzwoitą. Dobra. Okej, tutaj musimy zawijaska zrobić. Dobra, zwolnimy trochę, bo tutaj naprawdę te podjazdy, no, bywają zdradliwe. Skręć w lewo. No, to już chyba nie będzie tak wesoło. Zaraz zobaczymy, jak z tą prędkością. No, już widać, że dwupasmówka, ale niestety, no, dawno już możemy o niej zapomnieć. To był za jakiś dziwaczny przejazd. No dobra, słuchajcie, no mamy info od naszego kierowcy Ralfa, no 109 euro, słuchajcie, no szaleństwo. Szaleństwo z jego strony, zdecydowanie. Coś ci nasi kierowcy tak z tymi zarobkami, powiem wam szczerze, słabo.
Dobra, 75 km do celu. Także naprawdę jedzie się przyjemnie. I jeszcze odpukać dzisiaj bez żadnych przygód związanych z wizytacją policji. Na szczęście jedziemy bez mandatów dzisiaj. No ale i tak, słuchajcie, no dzień zaczęliśmy z dosyć mocnym wydatkiem w wysokości prawie 1000 euro za tą przerzutkę, czyli ten szybki transport lawetą do miejsca. Oj, 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 cóż tu się dzieje? Nie no, tam chyba światełek żadnych nie było. Dobra, no jest tych przeszkód trochę. Na szczęście taką wybraliśmy porę. Nie dość, że jest nad ranem, to jeszcze niedziela. No więc troszkę mniej tych wszystkich aut wokoło nas. Można swobodnie jechać. No i ostatnie, słuchajcie, 50 km do celu. Także można powiedzieć, że już naprawdę praktycznie zbliżamy się do miejsca docelowego. A cóż to się dzieje tutaj? No i stoimy, słuchajcie. Nie wiem, czy tam jest jakiś wypadek, czy coś tam się wydarzyło. No, dobra, ruszamy. No już widzę. A, bo tutaj światełka są, proszę bardzo. Okej, czyli nie tylko w Polsce, słuchajcie. No, droga ostro rozkopana. No ale dobra, poradziliśmy sobie z tym w miarę. Okej, no i już mówię, jesteśmy bardzo blisko celu. No sporo tych zamkniętych dróg, słuchajcie. Ciekawy jestem, czy nie wiem. Wszystkie DLC-ki i wtedy mamy dostęp do każdego miejsca na tym jakże ogromnym świecie. Dobra, światełka to może lepiej mieć. Zawsze włączone, nigdy nic nie wiadomo. Lepsza widoczność. Dobra, no i mówię, ciekawy teren już tutaj. Zaczynamy zwiedzać powoli. Przygotuj się do skrętu w prawo. Przestawi nam się troszkę doba. Bo tutaj znowu widzę, że już no tak skręć w prawo. W miarę z tym zmęczeniem no doszliśmy do takiego pułapu, że dobrze by było odpocząć. Dobra, tutaj musimy odbić, zobaczmy. No śmieszna dróżka, nie ma co. Dobra, czyli to firma trochę tak, można powiedzieć, na uboczu. Zobaczmy jeszcze. No dobra, ale my musimy tam do miasta dojechać, tak czy inaczej, słuchajcie. Odkryć to miasto. Jesteś u celu. Dobra, pierwszy transport. Jeszcze tylko trzeba zaparkować. Dobra, zobaczmy, gdzie to jest. Tam. Dobra, no miejmy nadzieję, że nie wyszło się z tej wprawy. A
Ajajajajaj, no troszkę wąsko. Troszkę wąsko jednak tutaj. Dobra, wyrównamy i możemy cofać. Zobaczmy, jak to wygląda z góry. No troszkę bym powiedział, że krzywo jesteśmy do tego celu. I to mocno krzywo. Dobra, jeszcze się trzeba trochę poprawić. No normalnie konie słychać w tle, także jakieś gospodarstwo konne. No tak coś średnio dzisiaj nam to wychodzi, powiem wam szczerze. Dobra, na tyle razy, słuchajcie, co ja się tutaj poprawiałem. Masakra jakaś. No ale dobra. Mamy kolejny ładuneczek dostarczony. No, zużyliśmy 100 literków. Zobaczmy, doświadczenie 5000. No, jeszcze nam troszeczkę brakuje do następnego poziomu. 203 expa dostaliśmy, słuchajcie, plus 90, także trochę nam tutaj dotarło. No i premia za wprawę, także plus 355 euraczów, więc naprawdę bardzo przyzwoita, fajna premia. I słuchajcie, nic nam tutaj nawet nie odcięli za... Dobra, i zobaczmy co my tu mamy, czyli tu jest powrót, a tutaj mamy ewentualną dalszą drogę. Haha, dobra, no tylko po pierwsze to tak nie jest tego za wiele. To jest chyba ten jakiś podwójny strasznie, nie, to może lepiej nie. No nic, słuchajcie, jesteśmy tutaj, więc musimy to troszeczkę wykorzystać do tego, żeby rozejrzeć się po mieście. Także wracamy, słuchajcie, do miasta. Dobra, zobaczmy. Dobra, to trzeba odbić tutaj w prawo. Dobra, trochę sobie, słuchajcie, pozwiedzamy. A następnie, no, wybierzemy. No, to powiem szczerze, że ta droga na Amsterdam nie jest wcale takim głupim pomysłem. To by realizowało, że tak powiem, nasz plan. Byłoby to zbieżne tutaj z kwestią naszego zaangażowania, że tak powiem, w odkrywanie tej mapy. Dobra, no tutaj już trzeba chyba pilnować tej prędkości, bo zaraz nam wyskoczy 50 i będzie numer. Dobra, bijemy sobie tutaj. Ajajajajaj. Dobra, tylko pierwszy znaczek zapytania mamy z tej strony. Dobra, czyli musimy sobie troszeczkę to miasto, słuchajcie, przejechać. Zobaczymy, co tu jest takiego ciekawego. No i zobaczmy, 61 tysięcy, można powiedzieć, że prawie 61,5 tysiąca euro na koncie. Dobra, tu jest pierwszy znaczek zapytania. Co tu jest takiego? Agencja pracy, proszę bardzo. Dobra, lecimy dalej. No, nie to chciałem nacisnąć. No dobra, musimy zrobić, słuchajcie, takie większe koło w tym mieście. Znaleźć hotel. Odpocząć. No i oczywiście
zająć się jakimś kolejnym transportem. No naprawdę, chwilę wcześniej jakby się zmieniło, to już naprawdę byśmy nie musieli używać tego hamulca hydraulicznego. Dobra, możemy sobie przefrunąć troszeczkę przez to miasto. Dookoła, słuchajcie, zobaczcie, tak jakbyśmy jechali normalnie jakąś obwodnicą. No, widać, że po drodze mamy hotel. No, zobaczymy oczywiście, co to jest za opcja z tym hotelem, czy to jest garaż do kupienia. Ale chyba pod każdym nawet niekupionym garażem też można się zatrzymać, słuchajcie. Dobra, tylko teraz pytanie, gdzie to jest? Po drugiej stronie. Nie no, tutaj z tubą można jechać, słuchajcie, tak czy nie jest źle. Expa, nie, dobra, tutaj nie musimy odbijać. Jeszcze dostaliśmy, słuchajcie, expa za to, że nie, wolno jedziemy, no, jako bez tutaj przyczep, ładunków. Naprawdę nie wiedziałem, że jest taka opcja. Dobra, my musimy, słuchajcie, się udać tutaj na odpoczynek i po drodze będziemy mieć firmę. Okej, czyli tutaj w sumie to nic nam to nie da. Dobra, więc musimy to stąd wyjechać. Dobra, i odbijamy sobie tutaj w prawo. Tutaj po prawej stronie powinniśmy mieć hotel do dyspozycji. No, tak jak widzicie, to wcale tutaj firm za wiele nie ma. Jest jedna na uboczu, tam gdzie byliśmy, no ale można powiedzieć, że to było jakieś gospodarstwo rolne. No i co, przepuszcza mnie? O, proszę bardzo, słuchajcie, dzięki. Dobra, tu jest ten hotelek, zjeżdżamy. Dobra, odpoczniemy sobie. Dobra. O, rzeczka jaka ładna sobie płynie tutaj, proszę bardzo. Dobra, 440 euro. Tam jeszcze był 1000, no więc słuchajcie. O! 54 tysiące mamy na koncie, no bo oczywiście musieliśmy spłacić kredyt, matko boska. 8900 ściągnęli nam. No niestety, inflacja do góry, stopy procentowe do góry. No i niestety, słuchajcie, firma transportowa mocno dostaje tutaj w kość. Dobra, lecimy. Lecimy dalej. Gdzie tu jest, słuchajcie, jakaś firma? Dobra, chyba tutaj musimy jakoś wjechać. Wjazd.
Wow, ale się już zdążyłem rozpędzić. Dobra, tu jest jakaś filmka. Okej, dobra, zobaczmy co oni oferują, jeżeli chodzi o przewozy dzisiaj. No dobra, mamy kierunek, który gdzieś tam nas interesuje, więc jak najbardziej możemy przyjąć zlecenie. Dobra, tutaj możemy sobie, słuchajcie, na szybko tylko zobaczyć właśnie tą mapkę naszą, czyli no miejscowości, gdzie oczywiście i trasy przede wszystkim, które zdążyliśmy przejechać. No, tak jak widzicie, naprawdę mimo tego, że... Moment. No i oczywiście, słuchajcie, no prosta sprawa, jeżeli będzie nam już tych miast brakowało, no to oczywiście pomyślimy o tych DLC-kach, no bo widać, że tutaj naprawdę jeszcze jest sporo do odkrycia, zarówno tutaj też po tej stronie, więc oczywiście zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. No my realizujemy dalej nasz plan, czyli lecimy, słuchajcie, do Amsterdamu teraz, będąc w Holandii. Dobra, już czeka na nas przyczepka. No i realizujemy, słuchajcie, drugi dzisiaj transport w dzisiejszym odcineczku. Dobra, zaraz zobaczymy jak to z odległością, bo nawet nie zwróciłem uwagi na to. No ale chyba z uwagi na niecałe trzy koła zarobku, no to to myślę, że niedaleko. No 180 km, także troszeczkę mniej niż mieliśmy ostatnio do przejechania. Skręć w prawo. Dobra, no tu już naszego GPS-a, naszej Ani trzeba się słuchać. Przygotuj się do skrętu. No i startujemy, słuchajcie, nic tu już więcej chyba nie było takiego do odkrycia. Wszystkie znaki zapytania. Skręć w lewo. Odkryte, aczkolwiek chyba teraz będziemy właśnie jechali w takie miejsce, gdzie nie byliśmy, no bo widać tutaj po naszym GPS-ie na żółto, że słuchajcie, nie byliśmy tam jeszcze. Jest jakiś ciekawy znaczek, normalnie aż mnie ciekawi, słuchajcie, żeby tam trzymaj się prawej podjechać. Strony, a następnie skręć w prawo. No dobra, ale niestety musimy odbijać tutaj. Skręć w prawo. Nie, no dobra, słuchajcie, nie, no to trzeba to sprawdzić. Dobra, tu jest ciekawa przeprawa ze stopem. Umawialiśmy się, słuchajcie, że odkrywamy wszystko. No, bez problemu, będziemy mogli sobie tutaj tędy trzymaj wyjechać. Się prawej strony, a dobra, czyli tu jest, skręć w prawo. Tu też była jedna z firm. Dobra, i przefruniemy sobie tutaj. Nie no, normalnie aż na chwilę sprawdzę, bo no, cały czas się mylę z tym przyciskiem. No tu jest ta agencja pracy chyba, prawda? Tak, dokładnie. Którą odkryliśmy na samym początku. No dobra, to taką trochę rundkę po mieście naokoło zrobiliśmy. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. No fajnie, słuchajcie, bo na tej obwodnicy, zobaczcie, my tutaj nie musimy trzymać 50. Skręć w prawo. Bez problemu 80 na godzinę. Trzymaj się lewej strony.
Dobra, no ciekawy ten zjazd. Zjedź w lewo. Dobra, i już jesteśmy, słuchajcie, można powiedzieć, na prawidłowej ścieżce. Dobra, zwiedziliśmy przy okazji, no w sumie to samo miejsce, no ale dobra. Lepiej sprawdzić, niż mieć później wątpliwości i myśleć, że no tam coś było, co mogło być, a nas tam nie było, więc lepiej to oczywiście zawsze zweryfikować. No i lecimy, lecimy dalej. Kontynuujemy, słuchajcie. No niestety, drogi panie, ale musiałem tak zrobić. Dobra, to już pełną prędkością, słuchajcie, ładnie naprawdę autostrada w mieście. Fajnie to wygląda. Oj, 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 normalnie, ale drgań dostała kierownica. Dobra, paliwko chyba jeszcze mamy. Na spokojnie. Dobra, będziemy, słuchajcie, powoli też realizować drugie założenie, czyli to, o czym dostaliśmy, słuchajcie, informacje. No i teraz, jeżeli będzie nam się udawało jakoś odbijać po linii, tak, tak żeby odkrywać te miasta po kolei, może nam się uda, słuchajcie, dobić do Bratysławy. No i zobaczymy, co to za ładunki z pojazdami eskortującymi będziemy mieli do przewożenia. Może się okazać, słuchajcie, że to już tak troszeczkę dla nas wyższy level. Mam nadzieję, że no, nie będzie tam żadnych z tym kłopotów. Sam jestem w ogóle ciekawy, jak to wygląda od środka oczywiście, bo gdzieś tam już widziałem, czy na YouTubie, czy gdzieś patrząc i oglądając różne materiały, no widziałem mniej więcej, jak to wygląda. Ajajaj, ale z górki poszło. No, normalnie skoczyło nam momentalnie na 90. No i teraz podjechać pod tą górkę. Oj, 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 oj. No, brakuje, brakuje koni, słuchajcie, w tym samochodzie. Normalnie zaraz zaczniemy się cofać. 29 na godzinę. Wciśnięty gaz do ziemi. Nic to nie daje. No ale cóż, słuchajcie, no to jeszcze nie jest ten etap, że możemy sobie szastać w prawo i w lewo kasą. Dopiero jak faktycznie no, będzie nas tutaj troszeczkę więcej w tej naszej firmie i te zarobki naprawdę będą przyzwoite, słuchajcie, no to wtedy naprawdę obiecuję, że żadna flota, słuchajcie, nie będzie miała tak stuningowanych samochodów. No i oczywiście mam nadzieję, że będzie nas stać w końcu na jakąś lepszą maszynę, bo też chciałbym zmienić oczywiście flotę. Grane. A dobra, bo to jest ograniczenie.
No dobra, zobaczmy jak to wygląda. 77 km, słuchajcie, jeszcze do przejechania, także naprawdę jesteśmy bardzo blisko. No tutaj po prostu widoki pierwsza klasa. Troszeczkę za mocno się rozpędziłem. No i chyba widać Amsterdam, kochani. No, kolejna faza taka do przejechania na ograniczeniu. No, ostre hamowanie, naprawdę ostro. Tutaj do 50. Myślałem, że skończy się tutaj, ale nie. Tu jeszcze jakaś rzeczka. Dobra, tu już się kończy to ograniczenie. Dobra, 38 km do celu. Także no, lada chwila będziemy już na miejscu. Oczywiście będziemy mogli sobie jeszcze zwiedzić Amsterdam. No, długo czekaliśmy, słuchajcie, na ten moment, żeby po tej Holandii troszeczkę pobuszować. No, mam nadzieję, że nie tak często będziemy musieli korzystać z tej opcji szybkiego transportu. No, bo jednak, trzeba przyznać, no, troszeczkę nas to kosztowało kasy. Prosto. Myślałem, słuchajcie, że już 50 tutaj. Dobra, no ale i tak trochę przekroczyliśmy. No, widać już firmę, do której mamy dostarczyć ładunek. No i mamy, słuchajcie, kolejne miasto na naszej mapie. Witamy oczywiście z szerokimi ramionami. Holandia, Amsterdam. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Zostało odkryte. No, troszeczkę tutaj będzie do przejechania, także zostawimy ten ładunek, pozbędziemy się przyczepki, no i jeszcze troszeczkę będziemy mogli tutaj poświęcić czasu na zwiedzanie po tym mieście.
Ajajajajaj, troszeczkę wymuszone, można powiedzieć. Ale na szczęście nic z tego powodu się nie zdarzyło. Dobra. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dobra, jesteśmy na miejscu z drugim ładunkiem. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Dobrze, Ania, możesz się odmeldowywać. Dobra, my dojechaliśmy. Zobaczmy, co tu nam zaproponują. 40 za postawienie tej przyczepki. Nie wiem, kto ustala, słuchajcie, te ekspy, ale powiem szczerze, że czasami te trudniejsze są łatwiejsze, po prostu. Dobra, zobaczmy, czy to nam wystarczy tutaj. No coś tak jakoś krzywo bardzo. Stoimy. Oj, nie. Jeszcze chyba za mało. O, dobra. Teraz możemy cofać. W miarę to jest wyrównane, no i zobaczmy, jak to z góry. Dobra, no ten już troszeczkę sprawniej, słuchajcie, niż ten pierwszy, bo to już za pierwszym razem bez łamańców. Dobra, odpinamy, no i zobaczmy rezultat. Jak to będzie wyglądać? 194 km w sumie. No i fajnie, fajnie, dostaliśmy 234 expy. Także zbliżamy się, słuchajcie, już do tego poziomu siódmego. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o... Felix Stowe. No, Wielka Brytania, jakby nie patrzeć. Ciekawy kierunek. Też Wielka Brytania. No i tutaj ewentualnie powrót. No dobra, czyli w sumie no zapowiada się, słuchajcie, w kolejnym odcinku naprawdę ciekawa przeprawa. Bo widać, że będziemy to się przeprawiali tutaj promem chyba. Zobaczymy. Nie mam jeszcze pojęcia, jak to będzie wyglądało. Sam nam ruszył. Świetnie. Dobra, tak jak obiecałem, słuchajcie, no troszeczkę poodkrywamy sobie ten Amsterdam, zanim zakończymy odcinek numer 16 w Euro Truck Simulator 2 na moim kanale, słuchajcie. No i zobaczymy oczywiście, co tutaj ewentualnie jest do odkrycia. Gdzieś tam szukamy cały czas, ale tu DAF. No jestem ciekawy, czy my gdzieś odkryjemy Mercedesa. Dobra, no i to by chyba było na tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o odkrywanie. Także przejedziemy się tam na miejsce tego hotelu. Zrobimy, słuchajcie, tam sejwika. No i oczywiście... no już się nie mogę doczekać kolejnego odcinka, bo jeszcze, słuchajcie, nie miałem przyjemności przeprawiania się przez jakieś zbiorniki wodne, więc zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało, ile to będzie kosztowało, czy to się w ogóle opłaca. No ale w sumie zobaczymy, naprawdę jestem ciekawy, czy my w ogóle poradzimy sobie z tym. Dobra, tutaj mamy miejsce, gdzie oczywiście możemy... aha, nie możemy, bo to jest garaż. Oj. Dobra, ale ogólnie możemy tutaj, słuchajcie, zasejwować. No dobra, kochani. Także odcinek 16 dobiegł końca.
Jesteśmy w upragnionym Amsterdamie w Holandii. No i naprawdę czeka nas niezła przygoda w następnym odcinku, bo będziemy się przeprawiać przez zbiornik wodny, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Już teraz oczywiście gorąco i serdecznie zapraszam Was na kolejny odcineczek serii Euro Truck Simulator 2 na moim kanale. Dzięki bardzo dzisiaj za uwagę, trzymajcie się, pozdrowienia serdeczne, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej! Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. F1, do operacji. Kliczaki mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Dzisiaj przed Wami. Rajdowe wtorki właśnie na moim kanale. PS3, Liga F1 Classic Series, Liga PRL. Nie ciągnij mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Najlepszy na świecie symulator Euro Truck. Zapraszam. F1 bez cenzury. Polska Liga Pomyka. Nie ciągnij mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Welcome in my destiny.